Cześć, dzień dobry. Przygotujemy kawę w jednym z rodzajów dripperów. Dzisiaj będzie to Kalita Wave. W wersji metalowej oczywiście możecie też znaleźć w wersji szklanej. Żeby przygotować ten nasz napar, będziemy oprócz tego potrzebowali serwer, do którego zaparzymy kawę, wagę, stoper, może być też waga ze stoperem, gorąca woda o temperaturze 90-93-4 stopnie, oczywiście filtrowana, młynek żarnowy, żeby zmielić tylko tyle, ile potrzebujemy świeżej kawy, ulubiony nasz kubek, do którego później przelejemy kawę, filtr papierowy, dobrze jakbyśmy mieli pojemnik, do którego później wlejemy, przepłuczemy filtr i tę wodę później będziemy mieli gdzie odlać. Nie możemy zapomnieć również o kawie. Dzisiaj to będzie Roasters wprost z Kostaryki, z regionu Taracu, a dokładnie z młyna San Jose. Kawa przyjemnie słodka, z średnim body, z aromatami jasnej, białej brzoskwini oraz suszonych owoców, takich jak jabłek. No to co? To chyba możemy zacząć zaparzać kawę. Oczywiście, zanim zaczniemy zaparzać kawę, musimy pamiętać, żeby przepłukać gorącą wodą nasz filtr papierowy, żeby pozbyć się tego aromatu właśnie papierowego, takiej lekkiej makulatury. Dla fanów muffinków i cupcake'ów dzisiaj mamy taki wyjątkowy filtr w małą falbankę. Różni się on od większości dripperów tym, że w większości dripperów są one płaskie, musimy je rozłożyć, tutaj on jest już uformowany. To będzie miało również znaczenie dla samego zaparzania i jak większość osób mówi, to właśnie Kalita jest najlepszym rozwiązaniem na to, żebyśmy zaczęli zabawę z dripperami właśnie od niego. Jest dużo bardziej przewidywalnym dripperem. No ale dobrze, mamy gorącą wodę, mamy filtr papierowy, potrzebujemy gorącej wody w nim, żeby pozbyć się tego aromatu papierowego. Dogrzejemy sobie wodę, żeby miała odpowiednią temperaturę, w międzyczasie czekając, aż nasza woda przepłucze filtr. W tym czasie możemy również zmielić naszą kawę. Będziemy standardowego używali wzoru do zaparzania kawy, czyli 6 gramów kawy na 100 ml wody. Jaśniej wypalone ziarna wprost z linii w Roasters, czyli Kaw Speciality, na pewno sprawdzą się w tego typu metodzie przelewowej. Kalita Wave w swojej charakterystyce będzie plasował się gdzieś między V60 a Chemexem, czyli będzie trochę delikatniejszy od właśnie naparu z V60, natomiast będzie trochę bardziej wyrazisty i krąglejszy niż to, co uzyskamy właśnie z Chemexa. Mielimy w takim razie kawę. Ustawiamy kalitę razem z serwerem na wadze, wsypujemy kawę, warto ją ułożyć równomiernie, teraz wszystko wytarować. Czekam na start ze stoperem, woda w temperaturze 93 stopnie i zaczynamy. Pierwsze zalanie to jest około 50-60 ml. Warto lekko zamieszać naszym dripperem, żeby równomiernie woda dotarła do każdej cząstki naszej kawy. Teraz poczekamy około 30 sekund, czyli to jest tak zwana preinfuzja, gdzie kawa wstępnie się będzie zaparzać, ona napęcznieje i również odgazuje. Kiedy mamy 30 sekund, dolewamy kolejną porcję wody. Teraz już te porcje wody będą nieco większe, po około 100-120 ml. Warto po każdym zalaniu dodatkowo lekko zamieszać, żeby ta woda cały czas miała równomierny kontakt z kawą. Mieszając też pamiętamy, że więcej wyciągamy z kawy, więc jak ktoś chce jeszcze bardziej z niej wycisnąć jak najwięcej ekstraktu, to właściwie niech cały czas miesza. Z drugiej strony na pewno
możemy uzyskać wtedy pewien efekt przeparzenia kawy. Jeżeli chcemy, żeby ona była jednak delikatna, żebyśmy mogli wyczuć te aromaty białej brzoskwini czy suszonego jabłka, nie powinniśmy robić tego zbyt często. Jeżeli widzimy, że większość wody nam przez kawę już przesiąknęła, dolewamy kolejną porcję. To jest już ostatnia porcja wody do 300 ml. Możemy spokojnie odłożyć sobie na szczajnik. Teraz poczekać do samego końca, aż całość przepłucze nam, całość wody przepłucze się nam przez kawę, czy przeleci. W końcu to kawa przelewowa. Możemy oczywiście w międzyczasie naszykować nasz ulubiony kubek, do którego za chwileczkę przelejemy kawę. Pamiętajcie, że przelewowe metody, jak każde z alternatyw, lubią nieco niższą temperaturę picia samej kawy, więc po zaparzeniu warto trochę odczekać kilka minut, dwie, trzy, by ta temperatura nieco spadła. Zobaczycie, że napar będzie przyjemniejszy, więcej z niego wyciągniecie. Ostatnie krople zaparzają się naszej kawy. Dripper Kalita będzie się zaparzał między 2-2,5 do około 3 minut. Oczywiście, jeżeli będziecie zaparzać większą ilość, około 500 ml, odpowiednio może trwać to około 3 minut. Odstawiamy już nasz dripper z zaparzoną kawą. Kilka dodatkowych ruchów, żeby jeszcze napowietrzyć i nieco chłodzić naszą kawę. Nie pozostaje nam nic innego teraz, jak przelać ją do kubka i cieszyć się jej smakiem. Oczywiście, tak jak wspominałem, za małą chwilę. Na zdrowie.